Rozpędzona Warszawo imprezowa, witam wszystkich bardzo serdecznie. Chcę wam powiedzieć, że gdziekolwiek teraz idziecie, nie znajdziecie tego, czego szukacie. Jeżeli szukacie miłości, to tego dzisiaj nie znajdziecie tam, gdzie dokąd idziecie. Bo miłość jest wszędzie dookoła i jest to Duch Święty, Jezus Chrystus. Chcę wam powiedzieć, że jeżeli narodzicie się na nowo, to realnie spotkacie się, zamieszka w was Duch Święty, Wszechmogący Bóg, i dostaniecie nowe życie. Nowe, całkowicie nowe. Spojrzycie na ten świat i swoje stare życie całkowicie inaczej, niż widzieliście je do tej pory. Ja tak miałem i mówię z własnego doświadczenia. Mi nigdy nikt nie powiedział, że muszę narodzić się na nowo. Chodziłem wiele lat do kościoła, ale nigdy nikt mi tego nie powiedział, że muszę oddać życie Jezusowi, odwrócić się od swoich złych uczynków i uwierzyć w to, co Syn Boga tu na ziemi zrobił dla mnie na krzyżu. Jezus Chrystus zrobił piorunującą robotę tutaj na ziemi. On oddał całe swoje życie, 33,5 roku, tylko po to, żeby żyć idealnym życiem i żeby mógł stać się ofiarą za wszystkie grzechy ludzi. Ja bym prawdopodobnie, nie wiem, czy nie dałbym rady raczej, ale Bóg, Chrystus dał radę i chciał to zrobić, bo jest miłością i kocha wszystkich ludzi. To znaczy, tak ukochał ludzi w ten sposób, że umarł za grzechy. I teraz, żeby osiągnąć Bożą miłość, trzeba uwierzyć w Chrystusa i On jest drogą do Boga Ojca. Nie ma innej drogi. Allah, Budda, Mahomet, nikt. To są martwi bogowie, są bożki. Tylko Chrystus ma moc. Ja szukałem Boga w różnych miejscach, chociaż nie wiedziałem, że szukam Boga. Brakowało mi pokoju w życiu, akceptacji siebie. Brakowało mi miłości. I znalazłem to w Chrystusie. Nigdy nie myślałem, że Bóg może mi to dać, bo znałem go z opowieści z kościoła, do którego chodziłem wcześniej. Bóg jest dobry. Tylko dobry. I On nie ma udziału ze złem. A ktokolwiek chodzi w grzechu, jest nieoczyszczony w Jego krwi. Bóg nie chce mieć społeczności, udziału z kimś takim. Dlatego Chrystus przyszedł na ziemię i wziął grzechy i choroby wszystkich ludzi na siebie. Abyś Ty mógł później kochać mnie, a nie pokazywać mi środkowy palec. Ja wcześniej nienawidziłem ludzi. Nienawidziłem siebie, chociaż o tym nie wiedziałem i dlatego nienawidziłem innych ludzi. Byłem człowiekiem zazdrosnym, uzależnionym od wielu rzeczy. Od pornografii, od marihuany, od alkoholu, od papierosów, od internetu, od gier komputerowych. Miałem wiele nałogów i byłem mega obciążony moim życiem i nie widziałem drogi wyjścia z tego wszystkiego, co się działo dookoła mnie. Szukałem w umysłowych technikach ukojenia mojego umysłu, nie znalazłem. I kiedy usłyszałem, że Jezus pomaga ludziom wyjść z nałogów i problemów i daje nowe życie, ja uwierzyłem w to i zawołałem do Boga, narodziłem się na nowo. I życzę każdemu z was, aby narodził się na nowo, najlepiej dziś. Bo jutra może nie być. Amen.